Matko Najświętsza, to już ostatni moment naszego spotkania z Tobą tutaj na Jasnej Górze. Przychodzimy, by powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj jako wspólnota tych, którzy tutaj na Błoniach Jasnogórskich i tych, którzy w domach, może gdzieś daleko stąd, dzięki Radiu Maria i Telewizji Trwam. Dzisiaj mówimy z takim przekonaniem: jestem. Jestem tutaj, jestem w Kościele. Mówimy: jestem, bo chcemy stąd odjechać z tym słowem na ustach i w sercu. Ty byłaś pierwsza, która powiedziałaś: jestem. Byłaś pierwsza w Kościele z apostołami oczekującymi zesłania Ducha Świętego. I wtedy i dzisiaj pokazywałaś i pokazujesz nam drogę. Po to tu przyjechaliśmy, żeby cię raz jeszcze zapytać, którędy do Boga. Tak wielu, patrząc na twój przykład, przeszło swoją drogę i doszło do nieba. Przed momentem widzieliśmy świętego Jana Pawła II, tak zatroskanego o młodzież. Przychodzimy dzisiaj, by prosić o błogosławieństwo, o to, żebyś nam je wypraszała. Naszym rodzinom, naszym mamom, które wczoraj przeżywały swoje święto. Dzieciom, młodzieży, kończy się rok akademicki, już niedługo koniec roku szkolnego. Chcemy powiedzieć: za to wszystko dziękuję. Wielu z was przystąpiło do sakramentu bierzmowania. Umocniło się darami Ducha Świętego. Dziękujemy dzisiaj też za rodzinę Radia Maryja, bo dzięki tej rodzinie tutaj jesteśmy. Za tych wszystkich, którzy podjęli trud pielgrzymowania i tutaj przybyli, przywożąc was, młodych ludzi. Za naszą Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, studentów, którzy również zaangażowali się w to wydarzenie. I prosimy o to, byśmy wiedzieli, którędy mamy iść. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy to z ust księdza biskupa, świętego Jana Pawła II, jak słyszymy to z ust naszych duszpasterzy. Prosimy też o światło Ducha Świętego i odwagę na wybór drogi życiowej, by pójść tą odpowiednią drogą, tą drogą, którą chce nas prowadzić Twój Syn Jezus Chrystus. W tych intencjach, które mamy w naszych sercach, które pewnie wielu z nas powierzyli nam nasi bliscy, mówiąc: pomódl się za mnie, pomódl się w tej czy w tamtej intencji, bo potrzebuję tej modlitwy. Oni w to wierzą, że my tu jesteśmy, że my tu stoimy i że teraz o nich myślimy. W tych wszystkich intencjach naszych widzów i słuchaczy pomódlmy się wspólnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Pawle II. Na koniec błogosławieństwo i takie rozesłanie, posłanie po to, byśmy to, co tutaj przeżyliśmy, myślę, że tych przeżyć wiele, zanieśli do naszych bliskich. Byśmy i im powiedzieli: jestem w Kościele,
jest mi tutaj dobrze, jestem z tego dumny. Zapraszam również Ciebie. Drodzy, otrzymaliście też modlitewniki, otrzymaliście informator na temat inicjatyw, które proponujemy jako Radio Maryja czy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej dla Was właśnie, więc czekamy na to wszystko, ale o tym jeszcze ojciec Wacław w ostatnim słowie Wam powie. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.